Dobra, słuchajcie, to panowie lecimy z kolejnym tematem w takim razie, bo winna nam się tutaj rozmowa dobrze rozwija. A tak, no właśnie, słuchajcie, Polacy odkryli nowy sposób na stare oszczędzanie. Business Insider pisze, że banki mają konkurenta w walce oszczędności Polaków. Padł rekord. Deweloperzy. Polacy tylko w czerwcu ulokowali ze swoich oszczędności ponad 10 miliardów złotych w obligacjach skarbowych. To rekord. Niezły pod tym względem był maj również, niemal o połowę gorzej wypadł. Widać, że coraz więcej osób woli zamrozić pieniądze na lepszych warunkach na 3 lata, niż zakładać 3-miesięczną lokatę na niski procent. No i teraz tak bardzo szybko, bo to był temat, który może wielu nie... Oprocentowanie lokat w bankach spada i nie będzie lepiej. Tak, kto jakby tam ma kasę w banku, to wie. Dla osób zainteresowanych dłuższym oszczędzaniem bardzo dobrą alternatywą są obligacje skarbowe, czyli tak zwane oszczędnościowe, które w jednej strony wspierają finansowo państwo, czyli to nic innego jak pożyczka, jak tu pisze w nawiasie Business Insider. Jak można wspierać finansowo państwo? No podatki, pożyczasz pieniądze państwu, no. To już... no nie o to mi chodziło. Okej. Okay. Sprzedaż obligacji kierowanych do zwykłych obywateli osiągał rekordowo wysoki poziom. Niemal podwoiła się w czerwcu liczba tych osób w porównaniu z majem. W czerwcu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe w rekordowej wysokości 10 miliardów 197 milionów złotych, informuje resort finansów. No i teraz, co tu jest, myślę, że z tego całego artykułu najbardziej ciekawe? Że największą popularnością w kolejnych miesiącach cieszy się obligacje trzyletnie. Czyli nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup w czerwcu ponad 3,5-35%. Czyli jakby ludzie już nie boją się inwestować na krótki okres według tego artykułu. Właśnie według tego artykułu trzeba sobie zadać proste pytanie. Kto ile, by sponsoruje ten artykuł? Nie, ile pieniędzy na te obligacje skarbowe poszło z PPK? Bo może się okazać, że te 35% wiesz, wzrostu po prostu było przekierowanym środkami nie, z PPK nie, to są, bez to są świadomości. Środki indywidualne. Środki indywidualne. A to też są środki indywidualne. PPK też są środki indywidualne. No to tutaj już nie jest to wyszczególnione. No w ogóle w artykułu wygląda jak sponsorowane, ale sprawdzałem informacji, nie ma sponsorowanego. Więc jeśli mamy ale mówisz o tym, że zostało tyle sprzedanych obligacji Skarbu Państwa. To za znaczy, tyle sprzedali. Za tyle sprzedali. To znaczy, że w to się wlicza również pieniądze z PPK. No to już nie dokładnie. Wiem, to już trzeba byłoby się zastanowić, to teraz ale... Miesięcznie z PPK wpływa kilkaset milionów złotych do budżetu, więc tutaj trzeba było to policzyć teraz, ile tych pieniędzy z PPK. No dobra, ale załóżmy, że jeśli popatrzymy na statystykę, no to jeśli faktycznie jest tak, że 3-miesięczne są... No, słuchajcie, szukam, nie ma tu informacji, żeby to był artykuł sponsorowany, no chyba, że Manypl musi być, chyba, że jest małym drukiem, albo wiesz, białą literką. Niekoniecznie musi być. No nie, no to już Manypl by tak nie grał. Nie, no oczywiście, ale słuchajcie, jeżeli to jest prawda w ogóle, może tak, załóżmy przez chwilkę, że to nie jest artykuł sponsorowany przez rząd, który chciałby, żeby ludzie na 3 lata mrozili swoje pieniądze zamiast go inwestowali, to jeżeli mamy społeczeństwo, które jest gotowe zamrozić swoje środki na 3 lata, to niech się rozejrzą za innymi instrumentami. A oczywiście, że tak są dużo lepsze. No. Inwestycje. Dlatego wydaje mi się, że to wiesz, to głównie jest PPK, a niewielu ludzi tak naprawdę inwestuje bezpośrednio w obligacje Skarbu Państwa, bo dzisiaj królują u nas nieruchomości i podejrzewam, że jeszcze chwilę będą królować. Nieprawda. Nie większość. No, Łukasz się nie zgadza z to. A powiem wam dlaczego. Dlatego, że przesiedziałem trochę w banku na handlu, na właśnie między innymi tego typu rzeczy. Myślałem, że w oczekiwaniu na obsługę. Do mnie się dzieje czasami godzinę. Nie, słuchajcie, powiem wam, jaki jest ruch naturalny człowieka, jeżeli chodzi o oszczędności. Pierwsza kwestia. Każdy, kto ciężką pracą na etacie zarobił pieniądze, on tych pieniędzy nie chce stracić, ale nie chce też zainwestować. On je chce mieć w kieszeni. I teoretycznie inwestycja dla niego to jest lokata. Parę lat temu, za mojej młodości, 15-20 lat temu, świetnymi narzędziami w bankach okazywały się fundusze inwestycyjne. I klienci, którzy mieli pieniążki na lokatach, byli cały czas bombardowali, słuchajcie, fundusz Arka 3 z Banku Zachodniego robi takie rzeczy, za którym się razem się łamiesz i wpłacasz pieniążki. Efekt jest taki, że przyszło załamanie. Fundusze inwestycyjne padły, w sensie padły w takim, że notowały straty, więc ludzie wycofywali pieniądze ze stratą. Potem była chwila przerwy, czyli znowu wrócili wszyscy ludzie do lokat. 2-3 lata to jest taki okres, gdzie oni zdążą sobie zapomnieć o pewnych rzeczach. Banki nauczyły się, że to my, jeżeli chcemy zarobić na twoich pieniądzach, nie tylko na akcjach kredytowych i zbieraniu depozytów, to my musimy ci coś dać. I takim rozwiązaniem były produkty strukturyzowane, czyli masz na 3-4 lata 5 produkt, w najgorszym wypadku nie zarobisz nic, ale nie stracisz. I znowu, za pierwszym, drugim, piątym razem może się nie zdecydujesz, ale po pewnym czasie, dobra, no to część środków wrzucimy. Efekt był taki, że te produkty nie zarabiały, więc w porównaniu do zwykłych lokat, taki klient wychodził niezadowolony, bo trzymał 3-5 lat środki w banku, nie miał z tego nic.
weszły obligacje. Zobaczcie, jaka była olbrzymia akcja na obligacje Getbacku, tak, i tak dalej, bo słowo obligacja kojarzyło się bezpiecznie, więc dobra, ja walimy kasę w obligacje, no bo przecież nie możemy na tym stracić, no bo obligacja to obligacja. Walło to wszystko i znowu ludzie wycofali środki z obligacji, z tego typu produktów na lokaty. Ale cały czas w tych ludziach jest takie dążenie do tego, żeby coś z tymi pieniędzmi zrobić, tylko oni nie mają wiedzy, doświadczenia, chęci, świadomości. Jakiś procent tam sobie coś w akcji wrzuca, ale generalnie ci ludzie chcą mieć te pieniądze, coś zyskać, lepszy ryc niż nic, ich nie stracić. Więc naturalnym ruchem jest odpływ do, umówmy się, najbezpieczniejszego źródła jakby obligacji, czyli państwa polskiego. Czyli nie tylko obligacje korporacyjne, ale też obligacje państwowe na jakiś procent są dla takich ludzi całkowicie ciekawym rozwiązaniem. Dlatego mamy odpływ ludzi do obligacji 2-, 3-, 4-letnich, bo wbrew pozorom to jest horyzont czasu, który dla świętego spokoju ci ludzie są w stanie na siebie wziąć. Bo tak, córka żeni się za 5 lat, no to 3 lata obligacji idealny termin, tak? Córka ma 15 lat, czy syn ma 15 lat, zanim będzie coś potrzebować, no to te 3 lata jakoś damy radę. Może nie będę miał raka w ciągu tego czasu, więc okej, to sobie tam wrzucę. A łażenie do banku, czy robienie nawet tego przez internet co 3 miesiące jest uporczywe i wkurzające. A jeżeli niczym nie ryzykujemy, bo oprocentowanie wyjdzie plus minus to samo, to dlaczego nie? A jakie są teraz oprocentowania? No właśnie w artykule obligacji? Nie jest napisane, nie nawet, nie? Ile z obligacji? Nie ma. I one są różne w zależności od miesięcy, od sytuacji, więc to wcale nie jest złe ale narzędzie. Ale musi być podane. Tak, 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 ale to wcale nie jest złe rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą, co z pieniędzmi zrobić. Słuchajcie, no najlepiej, żeby taki człowiek wrzucił te pieniądze w rynek, no ale no ryzyko dla niego jest zbyt duże, bo on swoją ciężką pracą musiał na co dzień odkładać sobie od ust jakichś tam różnych rzeczy, żeby te pieniążki mieć, więc ostatnia rzecz... Ryzyko jest za duże, nie? Za duże bardziej ryzyko. Agresywne. Dokładnie, więc nawet jeżeli ryzyko występuje tylko na papierze, to jest już i tak dla niego za duże. Więc to są osoby, które nie godzą się na żadne ryzyko, zapominając o jednej rzeczy, że nawet państwo polskie padło parę razy i nie wypłaciło kasy za swoje obligacje i to się zdarzało, czy jakby podobna historia zdarza się w wielu krajach, no ale dalej jest to najbardziej bezpieczna, jedna z najbardziej bezpiecznych form trzymania swoich środków dla takiego zwykłego Kowalskiego. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to moja mama kupiła obligacje skarbowe i schowała je za świętym obrazkiem. Ale tak patrząc z ciekawości, gdzie znalazłeś się? 10 miliardów? Nie, chyba sprzedała po iluś tam latach, ale nie wiem, czy zarobiła coś. Jeszcze się nie znałem. 10 miliardów podzielone przez 500 tysięcy, gdybyś to wrzucił w mini nieruchomości, to jest 20 tysięcy nieruchomości rocznie. Nie jest jakiś duży budżet, nie jest taki duży kapitał. No nie.